męskie kwiatostany olchy na herbatkę. Tu jeszcze róża do smaku. Dzień dobry. Dzisiaj będzie ładny, ciepły, słoneczny dzień. Popracuję sobie na powietrzu. I to co zrobię, to przyniosłem tutaj sekator. Zacznę od tego miejsca, bo tutaj będzie najszybciej słońce. I po prostu poobcinam sekatorem te mniejsze gałęzie, które powinny iść do zmielenia. A te większe odłożę na bok i spróbuję później odpalić traktorek. Jeżeli zadziała po zimie, to po zborze to sobie wszystko tam poddrewutnie, te grubsze, a te cienkie gałęzie tutaj zostawię. Pomyśleliśmy, że na razie może nie będziemy kupowali jeszcze rozdrabniacza, tylko poszukałem tutaj w okolicach, są wypożyczalnie i skorzystam z którejś z wypożyczalni. Dzień dobry. Powiedz dzień dobry. Powiedz dzień dobry i nie skacz na mnie w łobuzie. No. To do roboty. Dziękuję. Jest to nieuczesane. Nie widać. Jeszcze. A widzisz. Porządki w okolicy. Nie tylko u nas. Bo sąsiadowi nałamało tych drzew sporo ten śnieg. Jakich drzew? Nie, sosny jakieś. Przygotowałem sobie drewno, to co się nadaje do porąbania na opał i to co się nadaje pod rębak. Sporo tego drewna na opał wyszło. Nie powiem. Tu jeszcze mam i tu. No i tamte sterty i ta. Do zmielenia. Tak, malutki? Cepiesku. Cepiesku, cepiesku, cepiesku. Chodź, odpalimy traktorek. Będziesz mógł sobie poszczekać na traktorek. Chcesz? Jak chcesz, to chodź.
Ki, nie jest ci tutaj za dobrze? Hej ty. Rodki ma super punkt obserwacyjny, wszystkie pieski stąd widzi, wszystkich przechodzących, jakby ich było dużo. Co przywiozłeś ładnego? Drewno na opał. Super. Powiem wam, że zmęczył mnie ten traktorek. Muszę chyba po prostu rozkręcić gaźnik i jeszcze raz tam popatrzeć, co jest nie tak. Całkiem sporo tego mam. Myślę, że tutaj z metr, a może nawet nie, no bo tam wszystkiego nie przywiozłem, to pewnie ze 2 metry sześcienne się uzbierało. No cóż, traktorkiem muszę się trochę pobawić, bo jednak ma jakiś problem. Szybko się zalewa po prostu. I to jest też taki element, że ten kranik, jak go odkręcę, no to on się z czasem sam zakręca i wtedy on gaśnie. Jak gaśnie, to jest zalany. Że nie wiem, coś tu będę musiał pokombinować z nim, rozebrać go, poczyścić troszeczkę. Bo tak to żadna praca jednak. Przejedzie 100 metrów, zaleje się. Czekaj potem 10 minut, żeby znowu ruszył. Powiem wam, że przycięcie drzewek to w tym wszystkim to jest największy pikuś. Chętnie wiedziałem, że to jest najprostsza sprawa. Bo jeszcze tak, trzeba potem to wszystko pociąć. Te gałęzie tutaj czekają na zmielenie. A malutki, ty na co czekasz? Malutki, gdzie jest kotek? O, jaka dekoracja to się robi. No. Ja chyba tu żwir chciałem wysypać na budowę. A te gałęzie po tym, jak się je zwiezie, to trzeba jeszcze pociąć i porąbać. I włożyć tutaj do drewutni. O, fajnie, bo ja nie zwróciłem uwagi, to jest okienko przecież, nie pomyślałem. To będę mógł sobie wrzucać przez to okienko, a nie latać naokoło. Tyle dobrze. No, jest pozytyw. Ale to chyba już nie dzisiaj. Trochę się tu zebrało. O! Wystraszyły się. Jestem tu przy tym drugim strumieniu i zauważyłam na wierzbie coś ciekawego. Nie wiem, czy to bobry, ale tak to właśnie wygląda. Co sądzisz, kocie, o tym wszystkim? O tej całej sytuacji z bobrem? Myślisz, że jeszcze nas odwiedzi?
okoliczności typani. O proszę! A cóż to się stało? No, ładne rzeczy. Malutki, chodź, kotek zejdzie sam, chodź. Ostrożnie. Ojej, ojej. No grzecznie. Drogi. Ej. Malutki już, dosyć. Dzień dobry. W ostatnich dwóch odcinkach to pokazywaliśmy głównie prace na powietrzu ogrodowe, ale chciałem wam powiedzieć, że jak się psuła pogoda, no to ja się trochę bawiłem w dokładanie mieczy, także dołożyłem już z tej strony wszystkie. Są wszędzie miecze i tutaj też jest, tutaj trochę nietypowo dodany, no ale nie miałem wyboru. To co, to teraz mi została druga strona. Już się przekręcę. Czyli jeszcze mam jeden tu. Drugi tu. No i tam jest najwięcej zabawy, bo tam jest do wymiany cały słup. Dwa miecze. No i trzeba jeszcze się wciąć w tą belkę, żeby ją jakoś wzmocnić. Dobra, ale powinny iść pod kątem 45 stopni. Czyli załóż okulary, bo nic nie widzisz. Znaczy widzisz, ale nie wszystko.
No i w ten sposób z mieczami doszedłem do już ostatniego elementu, tego najtrudniejszego, gdzie trzeba naprawić ibelkę i wymienić słup i dołożyć dwa miecze. Ale to chyba już nie dzisiaj, bo widzę, że się zrobiła ładna pogoda, w sensie przestało chwilę popadać. Tak, wiosna. Powiem wam, że Marta chyba nie ma szczęścia do weekendów na Dambyla. Bo co przyjedzie, to albo deszcz, tak jak tydzień temu, albo ten weekend, proszę, jakiś liczny. Piękny. Czyż nie? A co, a z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się wam podobało, to dajcie dyla. Dobranoc.